Siema, witam Was w szóstym odcinku z serii poradników do hulajnogi wyczynowej. Dziś będę starał się nauczyć Was inwarda. Jest to skomplikowana sztuczka. A więc tak, przejdźmy może do tego, jak się do tego zabrać. Jak nauczyć się kręcić tego triku na flacie stojąc. Przekręcamy kierownicę o 90 stopni i ciągniemy. Dosyć skomplikowane to jest, może na początku Wam nie wychodzić. Po prostu tak i możemy sobie pomóc rotować to nogą. Najpierw sobie stanę w ten sposób, tak i tak. Na początku możecie borykać się z problemami, że ten inward nie będzie chciał się Wam w ogóle zakręcić, ale nie martwcie się, po prostu ćwiczcie sam ruch inwarda na flacie, dopóki go nie wykatujecie dobrze. O, w taki sposób. Ten trik można łączyć z wieloma trikami takimi jak tail whip, 3-6 oraz bar spin. Jest to dosyć łatwe w połączeniu, więc myślę, że przejdę Wam do samego pokazywania triku na rampach. Dzięki za oglądanie mojego poradnika. Wpadajcie na Instagrama Skutajland oraz mojego, na stronę internetową. Co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema!